piątek od godziny 16 startujemy z turniejem, to jest 18 sierpnia. Potem w sobotę i niedzielę również serdecznie zapraszamy, ze względu na to, że będziemy rozgrywać pierwszy w Opolu turniej lanowy w Rocket League. Dostało się do rozgrywek lanowych 8 drużyn, z których to właśnie wyłonimy mistrza, który będzie dzierżył puchar i zdobędzie złoty medal. Mamy warunki do tego, żeby właśnie ugościć tutaj wszystkich zawodników i organizatorów, ze względu na to, że jesteśmy w pracowni gamingowej, w naszym technikum sam kierunek, czyli technik informatyk ze sportem, jest jakby jednym z głównych kierunków, które tutaj w tej chwili nauczamy i posiadamy do tego bardzo dobrze wyposażoną pracownię gamingową, która pozwala nam właśnie za zgodą pani dyrektor i z jej błogosławieństwem urządzić takie właśnie imprezy. Mamy również wspierających nas patronów. Zwróciliśmy się o patronat i został nam udzielony honorowy patronat pana prezydenta miasta Opola, pana Arkadiusza Wiśniewskiego oraz pana marszałka województwa opolskiego, czyli pana Andrzeja Buły. Tutaj wspiera nas nasz niezawodny partner, czyli firma Krux, która w tym evencie zgodziła się być głównym sponsorem i przygotowano dla zwycięzców bardzo atrakcyjne nagrody. Mamy bardzo duże wsparcie wśród popularnych influencerów i osób związanych z grą. Tutaj nie będę na razie zdradzał, kto, ze względu na to, że to też będzie można zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Natomiast na pewno będzie łączył się z nami jeden z reprezentantów Polski, aktualnej reprezentacji Polski w Rocket League. Być może uda nam się ugościć tutaj na miejscu też jednego z reprezentantów osobiście. Tylko problem polega na tym, że szanowny reprezentant mieszka w Belgii. Dlatego ogarniamy jeszcze ostatnio, staramy się dopinać rzeczy związane z tym, żeby mógł się tutaj u nas pojawić. Oprócz tego będą też goście na streamach, także też serdecznie zapraszamy. A dla odwiedzających, których również jak najserdeczniej zapraszamy tu do nas na miejsce, jak i na streamy, które będą odbywały się równolegle. Przede wszystkim będą konkursy, w których będzie można wygrać atrakcyjne nagrody, no i będzie można zobaczyć też na żywo tutaj u nas, w jaki sposób wygląda przygotowanie takiego LAN-u, jego przebieg i będzie można sobie, co jest dosyć ciekawą rzeczą, będziemy otwierać profesjonalne studio fotograficzne, w którym będziemy robić sesje e-sportowe. Czyli każda z drużyn będzie miała swoją sesję. Materiał bardzo często pożądany przez zawodników do tego, żeby swoje social media wypełnić. Oprócz tego będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcie. Będą zdjęcia drużynowe. Każdy, kto nas odwiedzi, będzie mógł sobie właśnie skorzystać z takiej infrastruktury, wziąć udział w konkursach. No i przede wszystkim zbić pionę, być może wziąć autograf albo zrobić sobie fajne selfie z jakimś zawodnikiem, którego lubi albo którego dopiero poznał. Staramy się my być takim azylem, miejscem, w którym właśnie rozmowa, którą odbywaliśmy, że my działamy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już od paru lat, organizując właśnie charytatywne turnieje sportowe. Chcielibyśmy więcej.